Witam. Tym razem ani długopisy, ani pióra, ani notesy, a kredki. Obecnie duża fala popularności skupiona jest wokół kolorowania różnych rzeczy. Kolorują nie tylko dzieci, ale i dorośli. Firma Blackwing, która słynie głównie z ołówków, wypuściła także serię kredek, które dystrybuuje na Polskę firma Escribo i właśnie od niej wypożyczyłem te kredki do przetestowania i zaprezentowania. Jak tutaj na okładce tego pudełka zamykanego na magnes, o właśnie tak, widnieje. Jakby dwa kraje są zaangażowane w produkcję tego. Kalifornijski piękny cedr, to drewniana okładzina, a w środku grafity, jeśli tak można powiedzieć, umownie japońskie. Jak widać, każdy z tych ołówków ma nadruk, Blackwing, kolor, i z tyłu metalową taką nakładkę, która pomaga jakby dociążyć i lepiej się używa takich kredek dociążonych z drugiego końca. Tutaj widać już, że była używana i widać ten właśnie piękny kolor cedru amerykańskiego, a właściwie kalifornijskiego. Sprawdźmy, jak to na papierze się układa, ta kredka. Są to takie troszkę pastelowe jakby kolory, one nie są takie intensywne, także po kolorowaniu można zobaczyć, co jest także i pod spodem. Można tam więcej nasmarować, a tu staram się trochę różne odcienie jakby i grubości uzyskać, ale nie są to takie mocne kolory. To są, tak jak powiedziałem, pastelowe odmiany i tu proszę, smaruję paluchem i widać, że się dobrze trzyma kredka papieru, nie rozmazuje się. To jest dobry objaw i nie zostawia śladów po prostu na palcach, czego w innych kredkach i ołówkach nie zawsze spotkamy. Czasami jest tak, że zostaje to na palcu, jeszcze robi takie smugi. Teraz tu na szybko zaprezentuję różne odcienie tych 12 kredek, które w tym zestawie są. Jak widać, używane były i tam niektóre już mają końcówki mocno użyte. To jest egzemplarz testowany w sklepie. No akurat różne odcienie zieleni i teraz niebieskie, trochę tam różnych kolorów i czarna na koniec, brąz, jeszcze jest coś o właśnie dziwnego, srebrna kredka, nie zawsze spotykana. Tutaj, jako że już były użyte, ja zastrugałem jedną, żeby zobaczyć, jak tu cienkie kreski można tym uzyskiwać. Można nawet pisać, bardzo dobrze się tym pisze i rysuje. Można osiągnąć cienkie linie, ale tak jak mówię, to jest dość miękka kredka. I o, widać, tu nawet po dociśnięciu się łamie, także nie jest to twardy grafit, bo inaczej byśmy tutaj sobie nic nie pokolorowali, jakby to twarde było. Papier by się pewnie podarł. No i tak tu wygląda ten zestaw 12 kolorów. Bardzo ładne drewno, ładnie zapakowane, zamykane na magnes, taka gąbeczka, wszystko dopracowane do ostatniej, że tak powiem, kropki, którą na tej recenzji stawiam. Dziękuję za uwagę.